Hej siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Need for Speed Heat. Na samym początku przypomnę o zostawieniu łapeczki w górę i zasubskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście oczywiście. Moi drodzy, po ostatnim odcinku udałem się w niewielką podróż moim jakże wspaniałym Audi na kolejny wyścig. A wyścig skończył się tak, że dojebała mnie policja. Tak. Ale odkułem się. Nie widzicie, 144 tysiące. Straciłem na chyba to już około 25. To nie było dużo. Więc na spokojnie dam kilka wyścigów i po robocie. W sumie chyba jeden czy tam dwa. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie na początek personalizację auta, bo nie wiem gdzie, na czym będzie polegał kolejny wyścig. Więc no tutaj... Speedhunters, odwiewka od Audi niech będzie. O! Ten wygląda lepiej. Dobra. Trochę sobie odpisujemy. I jest karbonowy. Czekajcie. Nie chcę takiego statku kosmicznego. Rozdzielacz powietrza. Bezśrednio. Tutaj troszkę... No, kurczę, ten tak wydaje się być całkiem spoko. Dobra, mamy. No i tutaj to już było. Ale to... Dobra, taki sobie zrobimy. Nie ma zbyt dużej, że tak powiem, personalizacji. Te mi się podobają. Zaraz sobie obczajmy furę do końca. Maskownica. Od Audi ładniejsza. W mojej opinii oczywiście. Maska, Speedhunters. Dobra, zróbmy go takiego... Użytna. Jest fajnie. Nie wiem, czy nie przesadzę. Teraz lecimy na koła. Opony. Teraz tu chodzi głównie o wygląd, tak? O! Możemy sobie takie pyknąć. Wydaje mi się, że spoko. Felgi. Ja już sobie wcześniej felgi oglądałem. No i powiem wam tak. Że stwierdzam, iż te od Audi chyba były najlepsze. Albo jeszcze tutaj te może. Lećmy dalej. Ile tych felg? No, powiem wam, że jest w czym przebierać. Nie, nie, jednak nie. Kurna, ale narąbali. Dobra, wezmę sobie takie chyba. O, dobra, tak lepiej. Bo już się troszkę bałem. Dobra, mamy tak. Zaciski hamulcowe. Czerwone bym chciał jakieś, jak są. O! Dobra, niech będą takie zaciski hamulcowe zrobimy. Teraz co tutaj mamy? Nakładkę. Taką nakładkę. Z karbonem oczywiście, co by tutaj nam waga jakoś tam nie podskoczyła za bardzo. Oryginalne lusterka. Wydaje mi się, że o wiele lepsze. Tutaj mamy takie tłoczenie, albo takie. Kurczę, z tym wygląda trochę na Mustanga, ale dobra, niech będzie. Ej, ale jak to tak? Przednie felgi trzeba zmienić i tylne felgi trzeba zmienić? To taka... To ja teraz musiałbym zapamiętać, jakie mam tutaj felgi. No, to są SSR TF1. Teraz weźcie to, znajdźcie. SSR F1. To były chyba te. No i teraz jeszcze gumę. Zaciski, tarcze. To chyba te ostatnie były, nie? Mamy felgi, opony. Nie wiem, czy to wygląda fajnie, ale chyba będzie ok. Wydech. Co? Dobra, te ostatnie mi się podobają najbardziej. Ja się zastanawiam, jeśli chodzi o samą personalizację. Picowanie fury. Nie ma tu jakoś za dużo wyboru. Edytuj tekst. To oczywiście... Niech będzie. Mamy Karola. Zmień tło. To są amerykańskie. Jest tak trochę biało na górze i czerwono na dole, to niech będzie. Spoilerek jakiś. Ale płetwa. Nie chcę aż tak dłużej. To jest średnio... Kurna, pierdzielniemy se taką i tyle, no. Już niech będzie, nie? Trochę ta płetwa... zniekształciła. Szyby. Przyciemnimy. Maskę mamy. To chyba by było na tyle na razie tutaj z tej personalizacji. Lakier. Taki będzie spoko. A nie wiem, co tutaj możemy zrobić. Dodaj. Nie, to nie chcemy nic takiego dodawać. Lakier. Zapisz zmiany. Aha, nowy zapis. Biblioteka, społeczność. Co my tu jeszcze mamy? Efekty. Kolor nitro. Czerwony. Bo to nitro. Strzał z gaźnika. Trochę kasy pójdzie. Dym z opon. Czerwony, niebieski i... Robimy niebieski. Neony, właśnie. Chyba takie najlepsze będą. Pneumatyka. I klakson. Tak. To ja może zostanę przy tym standardowym. Nie, dobra. Bez klaksonu. Zawieszenie. Zapisz zmiany. Dźwięk wydechu. A to już to zmieniałem wcześniej. No i dobra, to by było chyba tutaj na tyle, jeśli chodzi o ten samochód. Co do osiągów, to za wiele tutaj zmienić nie możemy. Jednak na chwilę obecną chciałbym jeszcze jedno wam tutaj pokazać, że Chevrolet. To był tak? Chevrolet? Mercedes i BMK. Jak dojdziemy sobie do Chevroleta, on jest tutaj widać, że mocno pod drift ukierunkowany. Ale ja chyba będę chciał docelowo BM-kę trochę pod drifta zrobić. Już wam tłumaczę. Bo tu można sobie popatrzeć, jeśli chodzi o osiągi. Można by to było podkręcić troszkę. Ja zanim właśnie ruszę na wyścig, to ja będę chciał patrzeć tak, żeby BM-ka była pod drifta. Wydaje mi się, że spoko opcja. No, możemy wymienić silnik. Ale aktualna moc, jak sobie wymienimy silnik, to jest najsłabszy silnik. To słabo. Silnik używany 320 koni mechanicznych, który ma 217, ale to ma bez żadnych ulepszeń. Maksymalnie może być chyba 513 kunia. A tutaj maksymalnie, a tu maksymalnie może być 720. Więc na przykład ten silnik by się opłaciło. No, ale to dobra, teraz nie będę się tym zajmował chyba. Chociaż... nie wiem, tak se wszedł tutaj. Dobra, jeszcze zdążymy zarobić kasę i się zabawić. Teraz udamy się, moi drodzy... Tu mamy audiczkę, tak? Wybierz. Nie wiem, czy trochę nie spieprzyłem tego mojego tuningu, ale no, miejmy nadzieję, że wam się auto podoba. Nie ma zbyt dużej opcji personalizacji, to fakt. Ja nie chcę też go tutaj jakoś malować na jakieś nie wiadomo jakie kolory. Mi się taki kolorek podoba. Liczę, że uszanujecie. Do wyścigu nie mam jakoś super daleko. Możemy jechać. Jak sobie zobaczycie, to też... Dream Killers widziała, co potrafisz. Chcą zorganizować parę pojedynków. Wygrana nie oznacza, że ich wyprzedzimy. Mówią, że to tylko sparring. Ale nie możesz przegapić okazji, żeby sprowadzić ich na ziemię. Ja? A co z tobą? Na parkingu policyjni powiedzieli, że nic nie wiedzą o moim wozie. Najwyraźniej w ogóle tam nie trafił. To słabo. Delikatnie mówiąc. No jest, mi się podoba. Ale tym razem musisz walczyć w pojedynkach. Powodzenia. Jest taki fajny agresywny, ale bez znaków. Ścigaj się z ekipą... Jordi. Pewnie będzie nocny wyścig, Dlatego, tak jak mówiłem, nie chciałem właśnie zostawiać tych pieniędzy na koncie, bo gdyby mnie policja dopieprzyła, no to mogłoby być nie za ciekawie. Wyzwanie dzienne też zrobiłem. To jedno. Zobaczymy, jak sobie poradzisz w tłoku. 3 na 1? To ma być fair? Zawsze możecie się poddać. Liga na pewno to zrozumie. Pokonałeś 2, to i z 3 dasz radę. A to teraz są wszyscy. BMW. Gdzie jest? Gdzie ona jest? Nari. Ty... nie lubię cię. Nari nie lubimy. Nari, Nari. Wow. Prowadzimy. Ale idzie. Dla mnie za szybko trochę już było chyba. Kurwa. Ktoś jest na łączach? Kogo ścigamy i czym jedzie? Cel jedzie Audi S5. Jestem słabiutki, nie gonicie mnie. Jeden z naszych ściga pojazd. No dobrze, ale... nie lepiej by było 1 na 1 na przykład? Ale... ale Karol jest mądry i sobie zakupił niektóre ulepszenia do swojego samochodu. Chociaż nie kupiłem chyba tego, że mniej obrażeń. Luzik. Tylko nie wiem, gdzie są moi przeciwnicy. Trochę chyba zostali w tyle. Nice. Jest nice. No mówię, no Audiczka się troszkę podkręciła. Gdzie jest? O, tu jest policja. Miałem nadzieję, że zrobisz coś głupiego. No ty kurna zasrańcu. Specjalnie żeś tutaj czekał. Było nas mniej, a frajerze. Liczy się tylko miejsce w lidze, a ono nadal przypada nam. Nie na długo. Jesteś głodny? Bo ja tak, skoczmy coś zjeść. Dobra. Czyli gdzie? No, dawajcie. Pokażcie, co macie. Hej, hej, hej. Kogo ja tu widzę? Cholera. Chcesz wyjść? Chyba ty. Policja. Co jest? Nie mówcie, że stukniemy mu furę. O. Nie lubię czekać. A ja patrzeć, jak jesz. Co tu się dzieje? Wszystko z wymuszeń? Widziałaś, co tam się dzieje? To jest jak gwiazdka. No, może podniosłem stawkę. Hej, jak nie wyluzujemy, to się źle skończy. Szef kazał grać ostro i ja właśnie to robię. On mi ufa. Tak, to... pasujecie do siebie, złamasy. Niedobry psiak. Niedobry pies. Niż tu jesteś. Myślisz, że jesteście kumplami? Listuj dalej, widzicie? Ładne, nie? Fajnie. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się Audiczka podoba. Lepiej uważaj. Dwa koła to nie to, co cztery. Grubo. Naprawdę niedobry pies. No ładnie, ładnie. Ale furę ma fajną. Fajny Mustang. Objadłam się. Ja też. Chyba pora się zbierać. Mhm. Nie wątpię. Tylko ja bym chciał uniknąć obławy. Do wszystkich jednostek. Jakiś dupek zniszczył mi lakier. Przeczesać Westside, zgarniać każdego, kto się nawinie. To chyba znaczy tak. Wciąż nie mogę uwierzyć, ile kasy musi przy sobie wozić. W sumie, jeśli masz odznakę, to kto cię powstrzyma? No właśnie. Ale to jest bardzo brzydko. Ja nie chcę się tutaj ścigać z policją, bo ja wiem, jak to się dla mnie kończy. Proszę, ucieknijmy, żyjmy w zgodzie z naturą. Nawet chciałem kierunkowskaz włączyć. Jest garaż. Chowamy się do garażu. 3 na 3. Pniesz się w górę. Tak. 24 000 dolców. Nagroda. Pięknie. Można by było próbować może kupić silnik do Audiczki. Jeszcze sprawdzimy to. Znowu cię tu przywiało? Nie mogłem się oprzeć. Tak. 23 poziom do Audiczki jest potrzebny. Ale ogólnie możemy zrobić tak. Zmieniał to BMK i ona też coś tam ta BMK chyba ma do sprzedania. Zaraz zobaczymy. To jest standard. Zainstalowane. Kipunek, sprzedaj. Zaraz mnie będzie stać na ten silnik, spokojnie. Nie tak, tam kurna. Mylą mi się przyciski na padzie. Podstawowego opony do driftu załóż. To sprzedamy. Krzynia biegów, tu mamy standard. Dobra. — 42 000 nas ten silnik kosztuje. Sprzedaj przedmiot. No, to jest domyślny... No tu jedyne co, no to taka akcja, że nie mamy już pieniędzy na zbyt wiele. Ale dobra, autyszką możemy też pozarabiać, tak? Zmień auto. Może jakiś wyścig sobie jeszcze strzelimy. Osiągi tutaj to premia za ukończenie. Nie, nie chcę osiągać kolejnego poziomu obławy, bo to by było dla mnie samobójstwem i strzałem w kolano, gdyż no ja z policją sobie średnio radzę w tej grze z niewiadomych przyczyn. Twoje starcie z Dream Killers narobiło szumu. Czyżby? Zbliża się ważny wyścig. Ekipa przeciw ekipie, żadnego działania w pojedynkę. Bierzemy udział. Nieźle, ale co z tobą? Gliny mają twoje auto. Nie martw się, znajdę sobie furę. Do zobaczenia. No dobra, w sumie to możemy sprawdzić. Możemy coś na szybką podróż. Czy coś jeszcze tutaj jest takiego, co nam wskoczyło? Bo tu mamy te misje, ale są zablokowane. Reputacja jest potrzebna. My już mamy poziom 16 reputacji, co prawda, ale to jeszcze nie jest to. Ja sobie ten driftowóz jeszcze będę szykował. Chyba że macie jakąś inną propozycję na driftowóz, to dajcie znać. Ja chętnie tutaj obczaję. No, tam nawet możemy sobie szybką podróż zrobić, przepraszam. No i co, lecimy z tematem. Myślę, że audiczka odpicowana. Dajcie znać w komentarzach, co wy o niej sądzicie. No mówię, nie wydaje mi się, żeby było jakieś tam, wiecie... Dostępny w nocy. Nie mamy za dużo kasy, więc spoko. Nie będziemy mieli aż takiego dużego jakiegoś ryzyka na to, że stracimy dużo pieniędzy. Więc myślę, że do ogarnięcia jak najbardziej, tak? Napiję się łyka wody przed wyścigiem. Jesteś tu? Tak. Uznałam, że pora sprawdzić, co potrafi to tatko. To nie był wóz waszego ojca? A co Lukas na to? To też mój samochód. Dream Killers porządnie podkręcą dziś tempo. My też musimy. Bo to tu jesteśmy. Pamiętaj, jak nam dobrze pójdzie, liga musi dać nam szansę. Ale bez stresu. Pójdzie nam świetnie. Więc wręcz wybornie. Pomogę ci, jeśli ty pomożesz mnie. Nari mamy, Anę. Dzięki, staruszku. No, ona ją przyhamowała? Czy tu są okrążenia? Nie, nie ma okrążeń. To się nazywa bryka! Nocne pościgi. Jak ja to kurna, znaczy nie pościgi, wyścigi. Lubię. Fajne, fajne. Na razie dajemy radę, więc nie jest źle. Jestem pierwszy, a Nari jest 100 metrów. Ta Nari to my trochę... Potrzebujesz samochodu bezpieczeństwa? Zajmę się zakrętami z przodu. Nie ma problem. Ja se poradzę. Nari mi siedzi na dupie i to za bardzo. Nie, Nari. Not this fucking time. Tero ci się nie dom. Dalej, skarbie! Z drogi! Nie. Twoje auto ma pedał gazu, prawda? Ty... Można! Nie lubię jej. Nie lubię jej. Jak ktoś grał w Need for Speed Heata, Need for Speed Shit, to dajcie znać w komentarzach. Hej, nie uwierzysz, co mi się udało tu znaleźć. Zwolnij, to ci pokażę. W porządku, słyszę centrala, tu show. Na farcie. Rozumiem, kieruję się do Edgewood. Muszę zmienić pas. Chyba mamy towarzystwo. Nie, no chcemy towarzystwa. Dobrze jest jak jest. No ja wiem co by. No wiedziałem, nie. Ty w żółtym Camaro, zatrzymaj się. Ojej, co ty chcesz? Panie Wła? Zatrzymasz się, czy mam zrobić to za ciebie? Bad dog. Przejadę w poprzek trasy. A co z wyścigiem? To koniec, ten gliniarz nie odpuszcza. Możesz mi pomóc? Pewnie, jesteśmy ekipą. Dość! Kończymy ten wyścig. Wszyscy rozjechać się. Dobra, gdzie jest pan zły pies? Show. Poziom obławy. To nie będzie lekko. Zatrzymaj się! Potraktuję cię łagodnie, obiecuję! Nie wiesz... Pożyczenie auta taty nie było dobrym pomysłem. No. Jest taka opcja. Chyba nie wyraziłem się jasno. Zatrzymaj! Nikt nie zabierze tej fury! Czemu oni tam stoją? No... A... No tak, chcę! No, co ty robisz? Zaczynasz mnie irytować! Rozwalić szoła. Gdzie tu diabła jesteś? No ja jestem przy nim. On poszedł. Co jest? Wycofaj się! Nie mogę znowu utknąć bez wozu! Ci tylko mandat, słowo! Ucieknąć z bagażnika! No trzeba go rozwalić. Natychmiast przestań! Rozwalimy gościa. Hej, gdzie jesteś? Jadę! Daj nitro. Show. Tak jeszcze raz, a skończę! To auto nie nadaje się do takiej jazdy! Uważaj! Kurna, Anna! Będziesz tego żałować! Każdej swojej decyzji! Nie wiem, ile jeszcze wytrzyma! Dobra, bo on już nie wytrzyma za dużo. Ja go teraz, patrzcie, pum! I nara. No way. To auto ma już twoje lata. Nie! Wracaj tu! Ciekawe, jak się wytłumaczy z tego. Dzięki. Prawie było po mnie. Do wszystkich jednostek. Oficer Show został unieruchomiony. Sam nie pojedzie. Uważajcie na żółte Camaro. Czas na nas. Muszę wrócić do garażu. Spotkajmy się jak najszybciej na miejscu. Znowu jakiś następny. Uciekajmy stąd. Trzech. Nie, za ciekawie znowu. Tylko tyle, że mam lepszą furę teraz. Ja nie wiem, czy nie mogę ich próbować odstawić tak normalnie. No nie wierzę. No nie mogą mnie znowu złapać. Gdzie jest garaż? Jest. Udało się. Tym razem się udało. Koniec nocy. Nastaje nowy dzień. Świetnie. Mało coś. Raz jeden. No, liczyłem na to. Walka oddziału pościgowego z rosnącą liczbą kierowców wyścigów ulicznych sięgnęła ubiegłej nocy zenitu. Mieszkańcy miasta ujrzeli niecodzienny widok. Setki banknotów wypełniły nocne niebo, zmuszając oddział pościgowy do postawienia sobie trudnych pytań. To, co się wydarzyło, było zaplanowane. To jest próba oczernienia mojej jednostki. Dlaczego? Bo jesteśmy skuteczni. Przyznaję, na niższych biegach stęka. Ale jak już się rozpędzi, stary, to pieprzony potwór. Jesteś wściekły. Myślisz? Mirra jest to. Słuchaj, powinnam ci powiedzieć, No raczej, że powinnaś. Nie miałaś prawa tego robić, Anna. Rozumiesz? Pójdę już. Nie. Nie dziwię mu się, że też bym był. On był też moim ojcem, wiesz? A gdybyś zapomniał, auto miało służyć do ścigania. To ma być ściganie? Było, póki nie zjawił się ten gliniarz. Robisz to, co robisz. I co? Oni zjawiają się zawsze. Naprawdę chcesz sobie zrujnować życie? Chcę w końcu coś w życiu osiągnąć! I idzie mi naprawdę dość dobrze. Dobrze? To jest dobrze? Auto wygląda, jakby rozwalił je jakiś debil. Jakiś debil bez mózgu. Mocno. Dziękuję. Nie muszę słuchać wywodów łamagi, który boi się wsiąść za kółko. Ścigamy się! Zadzwoń, jak sobie przypomnisz. Grubo, grubo. To nie nasza wina, stary, jakby co. No, możesz wyklepać furę. Już wiem, co czuł mój staruszek. Mogę pomóc? Dalej. Pomoc się przyda. Potrzebuję części. Się poobcierał. Wyklepie się. Będzie dobrze. Chyba. No dobra. Jeszcze jedna rzecz chyba, którą mogłem kupić. Chyba się tak zastanawiam, bo... Samopompujące opony... Na imprezę z policją. Będzie jak znalazł. No i tak jak mówiłem, ten silnik tutaj. To byłaby spoko opcja. Mamy 807, 807, a to mamy 1000 kunia. 1200, 1000... Wow! Patrzcie, osiągnie... To. No pięknie, potencjalna moc silnika. silniku to i tak nie wzrosło aż tak. Na tym silniku mamy 298. Dobra, moi drodzy. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do następnego, pozdrawiam. Nara.